Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Joanna Onesk z bloga www.czytaś.pl i mam przyjemność poprowadzić nowy program pod tytułem Pisarze pieką ciasta. Pierwszym gościem... Pisarze popełniają samobójstwo przy pieczeniu. Pierwszym gościem będzie Alek Rogoziński, który napisał książkę Babka z zakalcem, co jak sugeruje tytuł, jest książką kucharską. Tak, tak, tak. Wiesz co, ja milczę dlatego, że pierwszy raz w życiu nie wiem, co robić. Jest przed nami, a jeszcze przed chwilą... Dowiedziałem się, że ty też nie wiesz, co robić, więc... Ja mam gadać. To będzie absolutna premiera mojego gotowania i tutaj jest bardzo dużo rzeczy przede mną. Mechanicznych, niemechanicznych, żywych. Tam są jajka. Martwych już duchowo. I my z tego mamy zrobić coś, co będzie zdatne do jedzenia, ale mam coś dla ciebie na pociechę. To nie my to będziemy jedli, tylko ci wszyscy, którzy tutaj są za kadrem, bo tutaj za kadrem też jest parę osób i oni będą musieli to jeść. Zwłaszcza jak pomylimy mąkę ziemniaczaną z cukrem pudrem. Ja już znowu nie pamiętam, które to jest cukier puder, a które to jest mąka ziemniaczana. Tamto to takie, co jak przypomina kopiec kościuszki, to co to? To zwykła chyba mąka. To zwykła mąka, dobrze. A nam jest potrzebna. Mamy tutaj przepis, chciałem powiedzieć. Robimy babkę z adwokatem. No, a powinna być z zakalcem. Wyjdzie. Samo z siebie wyjdzie. Spokojnie. No dobrze, to co? Przystępujemy do gotowania, myślisz? No, dawaj te dobrze, jajka. To proszę cię bardzo, wbij 3 jajka. Dobrze, ja też spróbuję jedno. No, ja. Pamiętajmy, żeby jajka były... To mieliśmy. Szczęśliwe. Jajka muszą być od kury zrelaksowanej, spokojnej, wymasowanej. Miłej. Tak. Jajecznica to jest jedyne, co ja potrafię robić w życiu. To jesteś lepszy, ja nie umiem. Ja właściwie gdybym... proszę bardzo. Gdyby na przykład zamknięto wszystkie lokale gastronomiczne i gdyby zniknęły wszystkie osoby z mojego otoczenia, to wtedy ja bym do końca życia żył tylko na jajecznicy i herbacie. Ja na kanapkach. Nie umiem zrobić. To już jest wyższa... Ej, to myślę, że to jest wyższa szkoła jazdy, dobra kanapka. Tak? Nie, jaka dobra? Pieczywo, smarowidło... Potrzebujemy czegoś do rąk, bo ja mam ręce teraz w zrelaksowanej kurze. No trudno, mamy zrelaksowane... A teraz tu trzeba... Już, trudno, kucharz jest ten, upaciany. Poczekaj, bo tutaj... Szczęśliwego i brudnego. To jest waga, chciałem ci powiedzieć. I na tej wadze ja miałem zrobić ZT. Nie, ale i dobrze, jak to postawisz. Dobrze. Dobrze idzie, chciałem ci powiedzieć. Mamy wbite jajka, przecież zrobimy jajecznicę. A ja zmienię szybko tytuł. W drugim tym rzucie będzie jajecznica z zakalcem. Co ze skorupkami? Cisłe mi nic się nie dzieje, zobacz. Zepsułeś? No. Weź, naprawdę nic się nie dzieje. No najpierw trzeba on. Poczekaj, co mamy dalej? Trzymajmy się przepisu. No, teraz ze szczyptą. Gdy masa sobie... będzie puszysta. Ale poczekaj, jak... Masa jest puszysta. Dobrze jest. Dobrze idzie. Szczypta soli i cukier puder 160 gram. Tylko wiesz, co teraz jest? Mamy jajka, ręce w jajkach, więc szczypta soli to nam się przyklei. Dobra, to ja w takim razie... Weź tam coś, pośpiewaj albo cokolwiek. Ale słuchaj, wiesz co? Ja bym ci proponowała... zgadnąć, który to jest cukier puder. Ja najpierw... Bo masz dodać 160 gramów cukru pudru do tego. Najpierw? No ja... Nie, no daj spokój. Najpierw szczypta soli. To jest szczypta soli. Dobra. Niech będzie. A cukier puder. No i teraz, to zamontuj w tym mikserze i włącz go. Tak, to będzie... No, myślisz? No, chyba tak. Trzyma się. Dobra. I teraz co? To klapa w dół. Tak. Wydaje mi się, że jest gotowe. No i teraz trzeba tam coś nalać, nasypać? Zaraz zobaczymy, co jest w przepisie. Ja powiem ci, że złapałem się na tym, że się w tej kuchni relaksuję. Znakomicie. Staram się wyrzucić z pamięci wszystkie sytuacje, kiedy spaliłem kuchnię, zalałem. A, to talent, już... talent samorodny kuchenny. Ale rzeczywiście, że tak. No to zobacz, powiedz... Zobacz, jak się znakomicie odnajduje tutaj. O. Cudownie, tam tutaj będzie kapie. Ci kapać. To no pod... niech kapie. Ta, może tam tą miseczkę po cukrze. Myślisz? Niech no o właśnie. No dobra. Dobra. Poczekaj, mamy ściereczki. Mamy ściereczki. Mamy ściereczki, dostaliśmy ściereczki. No dobrze, Alek, powiedz, tak. Skoro jesteś taki niekuchenny, to skąd pomysł na
książkę w środowisku kulinarnym. Wiesz co, no bo to nie trzeba być psychopatycznym mordercą, żeby pisać o psychopatycznych mordercach. Ale im to podobno dobrze wychodzi. Pomysł na babkę z zakalcem to był taki pomysł, który najbardziej ewoluował. I gdyby tak popatrzeć na moje notatki na Dzień Dobry i na Do Widzenia, to tak właściwie to były dwie zupełnie inne książki. I to chyba pierwszy raz mnie tak poniosło. Bo z reguły, jak już sobie coś zaplanuję, to staram się być konsekwentny i doprowadzać to do końca, tak jak to tutaj. Natomiast, no zobaczymy, mam nadzieję doprowadzić to do szczęśliwego końca, chociaż początku na razie nawet nie widać. No. Natomiast tam faktycznie jest tak, że ja w którymś momencie już świadomie nawet przestałem zerkać na te swoje notatki i pomyślałem, a co będzie, to będzie, lecimy do przodu. No bo ta książka od któregoś momentu zaczęła się po prostu pisać. Ja bardzo lubię tak, jak nie muszę tam właśnie patrzeć co 5 minut na plan, tak jak tutaj na tę kartkę, tylko po prostu książka się pisze, bo wtedy jest nadzieja, że skoro ona się łatwo pisze, to być może też się łatwo przeczyta. To ty byś musiała przeczytać. Czytała się aż za łatwo. Ja po raz kolejny mówię, ta książka to jest kolejna za krótka książka, ale teraz mamy krótki przepis do realizacji. Życie jest krótkie, tej książki muszą być krótkie. Książkę czyta się mega szybko, ale rzeczywiście rozwiązanie, zakończenie zaskoczyło mnie niesamowicie. A widzisz. Bardzo byłam nastawiona już właśnie na to proste. I końcówka była naprawdę zaskakująca. Może nam się babki udadzą. To jakbyś zajrzała do notatek, to pewnie w tych notatkach, tych pierwszych, w ogóle byś nie była zaskoczona zakończeniem. No dobra, okej. Okay. Co my tu mamy? Chodź mi tu pomagać. Przecież teraz ma być olej. Jestem zagubiony po prostu jak, nie powiem, 250. Kto przy pisaniu kryminałów, albo kto przy nagrywaniu dobrej piosenki. Gdy masa będzie, nie, tu jest. Gdy masa będzie puszysta, wlewamy olej. 250. Poczekaj, musimy włączyć to ustrojstwo. Znowu zapomniałem jak. Pamięć dobra, ale krótka. Dobra, 250. No. Trzymaj kciuki. No dobra. Przyspieszmy proces wlewania. Żebyś go tylko opanować potem. A może ta butelka miała w ogóle 250, bo ona była taka mała i nie trzeba by się ten. Poczekaj, leci. No. 200. Nie, no ty masz po prostu samorodny talent kuchenny. Tak, jasne. Samorodny, jeszcze nienarodzony. Poczekaj, bo ja mam tu mikrofonik, którym mam nie dotykać. To wiem, poczekaj. Teraz olej, teraz adwokat. Poczekaj, takim miękkim ruchem na Jelly Lawson sięgniemy po coś kolejnego, co nie wiem gdzie jest. Adwokat. Dobra, ile tego adwokata? Tyle samo. Lejemy. 250, szkoda go, naprawdę. Dobry, bo ja mam jasne wrażenie, że z babeczki nic nie wyjdzie, a moglibyśmy sobie golgnąć troszkę. Już! No dobra. Daj spokój! Ale wiesz, ile zmarnowałeś? Zobacz, kto tu jest. Mój wydawca, mój agent, panowie tutaj, którzy tworzą te wszystkie dzieła. No lejemy im troszkę jeszcze. Ale im więcej tu dolewasz, tym mniej będzie do wypicia. No coś widzisz. Kobiety jednak mają bardziej praktyczny sposób myślenia. To zawsze wiedziałem. Dobra, poczekaj. Całość mieszamy do połączenia składników. Poczekaj. Ale pominąłeś mąkę, wiesz? Poczekaj, faktycznie. Rozsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Mąka przesiana z proszkiem do pieczenia. Dobrze, to musimy zdjąć na moment. Zobacz, jaki ja się już robię profesjonalny. Tak, tu masz siteczko do przesiewania. Przy okazji będę... Na początku myślałem, że to jest nakrycie głowy w ogóle. Okej. Przyłbica. I co? Przyłbica, tak. Teraz w dobie pandemii przyłbica. Poczekaj, teraz co mam zrobić? ZT, tak? Nie. O, dobrze, tak, dobrze. Tak. I mam ile tej mąki? Mąki, poczekaj, która to ma być mąka? 170, ziemniaczana, to ta, prawda? Aha, bo cukru już nie ma, dobrze, to już nam nie pomyli. A co zrobiłaś z cukrem? No wsypałeś go, tu z jajkami się ubił. A, faktycznie. Co zrobiłaś z cukrem? Zjadłam. Przesiewanie. Przesiałem wszędzie, tylko nie tu, gdzie trzeba. Przesianie spowodowało, że nie widzimy wyświetlacza tego. 104. Mąki więcej poproszę. Tak jest, już sięgam po mąkę. Odkurzacz będzie potrzebny. Mhm. Ja nie wiem, jak to można przesiać. Poczekaj, ale teraz to już chyba przesadziłeś. Nie. 180. A ile miało być? 170. To co? Trochę łyżeczką poczekaj. Obacz, widzisz? Ale masz po prostu jak łyżeczkę. Agent 007. Dobra, mąkę odstawiamy. A ja tu dosieję jeszcze. To ja po to odejmowałam, żebyś ty dosiał. Ale ja tu miałem końcówkę, to nie wiedziałem. Weź odejmij jeszcze jedną łyżeczkę, bo jest 182. No dobrze, oddaj trochę. Dobra. Czekaj. 175. W obliczu tego adwokata lanego szerokim gestem odmierzania. Dobra, i poczekaj teraz co? No mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Poczekaj, bo to jest jedna mąka, a jeszcze jest pszenna.
A to ja ją mogę tutaj wsadzić? Ale co my mamy teraz zrobić tutaj? Mogę ją tutaj. Ona jest przesiana i można ją tutaj wsadzić. A jak nie, to trudno. Poczekaj, teraz trzeba tak. No właśnie, dziękuję ci bardzo. Trzeba po sobie zawsze posprzątać. Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać nieporządku w kuchni i żeby później nie usłyszeć, Boże, jaki tu Saigon. Co ja słyszę notorycznie. Nawet jak nic nie robię w kuchni, to i tak przechodzisz przez nią. Ale Saigon tu zrobiłeś. Tak, to moje przejście jest już znamionuje nieszczęście. To znaczy moja bytność dookoła kuchni już znamionuje nieszczęście. No słuchaj, no tak to bywa z talentami samorodnymi, kuchennymi. No dobrze, drugą mąkę przesiew, poczekaj. Poczekaj, bo ja na razie jestem cały w mące. Im bardziej ją strząkam, tym bardziej... Czarne ubranka do zabaw z mąką są najlepsze. Myślę, że później będę musiał oddać tego fartucha, zdecydowanie. No co? Oddawaj fartucha, serio, dobrze. Oddawaj fartucha. Poczekaj, tego już się naumiałem. Tu się robi off, tu się robi on. Tu się robi ZT. Proszę, ale kopanował jedno narzędzie kuchenne. Dobra, tak, teraz mąka. Mąka... Tamta. Kopie z kościuszki, znaczy się. Tak, przesiewaj. Dobra. Poczekaj, spróbuję ją przesiać jakoś tak, żeby zrobić mniejszą katastrofę. Nie udało się. Dopóki widać wyświetlacz, to spróbuję tak jakoś odsiewać od wyświetlacza. Czekaj, chyba już jest... Ile miało być tej pszennej? 180. Patrz, jak idealnie. No prawie. Idealnie. Okej, okay, dobrze, przesiana. Teraz można ją dorzucić. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Pieczenia. Nie, czary mary to nie? Robią. To, myślisz? No jedyny proszek, jaki nam tu został. A, no to tak, to metodą eliminacji. Dobry, tak. Tak się zresztą robi też i w książce. Tak się robi w Dobrym Kryminale. Wycinasz? Metodą eliminacji dochodzi się do mordercy. To zawsze zabawa, ja to uwielbiałem z Agatą Christie. Tak, no właśnie, początku... tutaj też parę osób, nie to, że jedna osoba ginie, tylko paru pomagasz się przenieść na ten świat. No, tak, ale to dlatego, że ja za każdym razem obrywałem do tej pory strasznie po uszach, że tak musiałem do siebie takim ślizgiem, bo tutaj jest lepsze oświetlenie. Zawsze obrywałem po uszach, że jest jeden trup i to z reguły pod koniec książki, więc no tym razem mordujesz... zrobiłem zupełnie... Tak, zrobiłem zupełnie inaczej. Poczekaj, a ile tego ma być? Dwie łyżeczki. Dobra. Raz. Dwa. Dobra. I teraz co? Mieszamy do połączenia się składników. A wiesz, jak się sprawdza? To sama mi zresztą powiedziałaś przed chwilą, to wiesz, bo ja to od ciebie, więc nie pamiętałem, od kogo usłyszałem. Od ciebie 5 minut temu, jak się sprawdza, czy ciasto już jest gotowe. A to ja też wiem tylko z teorii. Patyczek. Coś, zawsze tam jest napisane do suchego patyczka. Tak, a jak kiedyś raz jedyny chciałem zrobić to ciasto i to wyglądało jak takie ciasto jesz, bo ja tak kułem tym patyczkiem i naokoło mi się wydawało, że nie. A myślisz, że możemy użyć tego miksera jeszcze raz? Możemy. Ja go użyję. Wtedy, bo to zobacz, takie ma trochę jakieś... Trochę jest gęste, już ja go użyję. Oddaj to, może. Jezu, naprawdę, zobacz, po 10 minutach kuchni wygląda się jak ofiara jakiegoś kataklizmu. I ta kuchnia też. I ta kuchnia też, to prawda. A tak było ładnie. No. Tak. Nie, coś zła. O. Myślę, że będziemy mieli milion wyświetleń na YouTubie, jak nic. No dobrze, to myślę, że... O, tak. Dobra. I teraz do połączenia składników. I do suchego patyczka. Dobra, uznajmy, że tu już się co miało połączyć, to się połączyło, takie co się nie połączy, będzie. To się nie połączy. Tak. Co raz pan złączył, niech nikt się nie waży rozłączyć. Dobra, zobaczymy. No właśnie. Potrzebujemy łyżeczki. Nalewamy. Proszę. Nalewamy. Ty weź, to jest okropne. To jest jak plastelina taka rozpuszczona. Piekarnik nam się już nagrzał. Nagrzej noże, matka piekarnika. No już piekarnik się nagrzał. Naprawdę? No ma, świeci, że ma 170, tyle miał mieć. Dobrze. Dobra. Potem będziemy się uczyć obsługi następnego urządzenia. Którego? No piekarnika. A, dobra. A czy już umiemy wagę i prawie umiemy mikser. A prawie, ty umiesz. Prawie się nauczyliśmy gotować. No dobrze. Poczekaj, bo ja coś... Dużo tego. No słuchaj, bo to rośnie. Wiesz, ciasto rośnie jak się tak? Wie. Chyba. A, chyba, że to tylko drożdżowe rośnie. A to nie jest drożdżowe. W razie czego to ty powiedziałaś, nie ja. No dobrze, jedź, uwaga, otwieram, tak? Wstawiamy to. I teraz jeszcze powinna być tutaj ten, takie przebitka, jak one tak pięknie rosną, złocieją, brązowieją, nie? Tak, to podmienimy później na inne. Okay. Bo te nie urosną. No to chyba smaka swego... Ten. Tfu, chciałem powiedzieć, że wybrnęliśmy z tego wszystkiego złego. Nie, to się okaże, co tam, co się na nas rzuci z tego piekarnika. Telewizja i tak wyjmiemy takie piękne puszyste. Ale powiedz mi, to był taki zarzut, jeden z pierwszych, który przeczytałem,
że tamtego zakalca nie ma. Jest, prawda? Cała ta rodzina to jeden wielki zakalec. Rodzina jest, tak? Ja myślę, że jak ktoś bierze po prostu dosłownie, tak? Szczególnie, że babka sugeruje duże ciasto, a tam są w roli głównej małe babeczki. Tak, to prawda. Ale tak troszeczkę i to też zmieniłem po drodze, bo na początku miała być jedna wielka baba. Ale i tak, to nie i tak jest nawet w pierwszym opisie książki, który wysłałem tutaj do wydawnictwa. To właśnie było, że to jest kto skosztował kawałka zatrutej baby z zakalcem. No dobrze, a skąd pomysł akurat na cyjanek? Bo Agaty? To jest Christie? Mój, tak, to jest mój ukłon w stronę takiego bardzo klasycznego kryminału. Agata Christie cyjanek potasu wykorzystała razy chyba kilkanaście, bo ona bardzo lubiła tę truciznę. I to faktycznie jest taka trucizna, która daje duże możliwości, bo cyjankiem możesz albo podtruwać tak przez jakiś czas sukcesywnie, albo możesz go użyć raz a dobrze. A jak tutaj, to zobaczymy. Nie, tutaj to nie wiadomo. Na razie nie zdradzajmy. Chciałam się ciebie zapytać, bo Agata Christie wpadała na pomysły przy zmywaniu naczyń. Twierdziła, że to jest najgłupsze zajęcie świata i wtedy jej się najlepiej morduje. Kiedy teraz są zmywarki. No dobrze, no ale kiedy wiesz też co, w podróżach. Z reguły w podróży. Jak jest tak, zobacz, tak, taką mamy pozycję, że tylko pompki robić. Za kierownicą czy jako nie, pasażer? Nie, wiesz co, jako pasażer. Ja w ogóle nie siadam za kierownicą, ponieważ bardzo cenię sobie życie innych, więc próbuję raczej nie spowodować, że życie paru osób się przykróci. Jako pasażer. I ja dlatego trochę teraz jest mi idiotycznie, bo to jest nowa dla mnie sytuacja, kiedy ja nie mogę, bo tak z reguły kończyłem książkę i natychmiast jechałem na wakacje. Zainspirować się, oderwać od rzeczywistości, a teraz jest taka sytuacja, kiedy ja na te wakacje nie mogę wyjechać. No i tak trochę czekam już z nadzieją ogromną, żeby... Ja zdenerwować się, a w sobotę wróciłam. Z wakacji. No wiesz co, no niby można, może mi po nie, prostu brakuje to wiesz, odwagi, zależy też ale jak idzie, się, tak? I... To już nie ma takiej radości z podróżowania, nie ma już radości no, z... No bo trzeba jechać na jakiś koniec świata i zadupie, straszliwe. Natomiast no, to już nie no to co, to teraz nie będzie podróży, to no, wiesz, jak wymyślisz na inspiruje się czymś innym. Ja na przykład złapałem się na tym, że ostatnio w telewizji oglądam głównie programy podróżnicze, więc robię sobie taką namiastkę podróży przynajmniej. Tak, zamiast. Tak jak... No, myślę, że wszyscy jakoś tam przyzwyczailiśmy się, że zamiast jakichś wystawnych przyjęć, raczej domówki w ograniczonym gronie, to takich zaufanych osób. Zamiast, nie wiem, no, myślę, że jest bardzo dużo rzeczy, na które ten stan, w jakim jesteśmy w tej chwili, wpłynął. Na nasze przyzwyczajenia, na to na przykład, że w tej chwili o wiele, przy okazji książek, o wiele częściej i chętniej kupujemy książki w internecie, niż idziemy do księgarni. Bo w księgarni mamy wrażenie, że być może już tę książkę 88 tysięcy osób dotknęło, więc lepiej ją zamówić z internetu, gdzie ona przyjedzie z magazynu, świeża. Tak, nie mówiąc o elektronicznych książkach, tak, których sprzedaż też nieoczekiwanie wzrosła. Ja mam zawsze mam problem z elektroniką, z elektronicznymi książkami, dlatego że tam już pomijając oczywiście, że moje oczy są kompletnie niedostosowane do tego, to jeszcze ja mam też wrażenie, że i to jest bardzo przykry aspekt tego wszystkiego, że pierwszego dnia jest premiera książki i właściwie pierwszego dnia już od razu są pirackie kopie wszędzie. Ja tego bardzo nie lubię. A jednak mimo wszystko piraci są leniuchami troszkę. I oni nie kopiują ci książki papierowej. Dopóki nie ma wydania elektronicznego, takiego bardzo łatwego do przekopiowania, to nie ma właściwie tych pirackich kopii. Te książki, które nie miały nigdy e-booka na przykład, one nie istnieją w internecie w pirackim obiegu. Bo nikomu się nie chce stron skanować. Dlatego ja zawsze staram się namawiać moich wydawców, to nie zawsze wychodzi, bo w tej chwili już się wszyscy przyzwyczaili do takiego standardu, że pierwszego dnia jest papier, e-book, audiobook. Ja jestem Kindlarą od 10 lat. Ale ja mam także, jeżeli mam na to jakikolwiek wpływ, to ja staram się tę premierę elektroniczną opóźnić o tydzień, dwa, trzy. Nie dużo, ale opóźnić, żeby dać szansę jednak książce papierowej. Żeby to nie było takie proste, że o, jest premiera, to zajrzę sobie tu i ówdzie i zobaczę. Znaczy tak, ja w ogóle nie wiem, dlaczego nie ma systemu walki, nie? Ja nie wiem, dlaczego tego się nie da od tylu lat wykorzenić. Dysponujemy tak ogromnymi możliwościami kontrolowania wszelkich treści w internecie. E-booki są naprawdę tańsze, więc kupienie tego e-booka jest... Wiesz, ale to nawet nie o to chodzi. Ja się zastanawiam, dlaczego to tak działa, skoro na przykład jeżeli chcesz wrzucić piosenkę do internetu na swojego, nie wiem, na swojego Facebooka czy na swojego Instagrama, to od razu dostaniesz zwrotną informację, zostało zablokowane. Nie mówiąc o podłużeniu muzyki pod swój własny filmik w YouTubie, nie? Trzeba pilnować, co ci gra w radiu i to jadą samochodem. Tak, bo nie można, bo to jest chronione. A tutaj jednak treści też intelektualne nie są chronione. Ale to też jest trochę chyba brak edukacji, bo o tym, że kradzież muzyki jest kradzieżą, trąbi się od wielu lat,
a kradzież książki, jakby ludzie wychodzą z założenia, że wręcz takie były zdania, że robią łaskę pisarzowi, że ty się cieszy, że cię czytają. Tak, to jest moje ulubione. Prawda? O, jakbym tak pisała jak pan, to bym się cieszyła, że ktokolwiek nie czyta. Tak, no właśnie, to jest bardzo uprzejme. To jest fantastyczne. Albo w ogóle, no co ci to ubędzie, jak ci jednego e-booka ktoś... Tak, to prawda, tak, to prawda. I 300 tysięcy pobrań. Jeszcze moje ulubione jest takie, jak przeczytamy e-booka, to może za 10 lat kupię pana książkę. Tak. Dobrze, no okej. Czy myśmy wszystko tutaj zrobili? Myślę, że to się piecze. Myślę, że nie. Czym tam można zajrzeć? Poczekaj, może... Będziesz to jadł? Czy poczekam, aż oni zjedzą? Nie, będę. Nie, poczekamy na nich. Poczekamy na nich 10 minut. Poczekamy, tak. I dopiero, nie? Jak wszyscy przeżyją, to my też. Suchy? No, tak jakby. No to wyciągaj. No dobra, spróbujmy. To jest ten moment, który ja zawsze uwielbiam, ten taki moment we wszelkiego rodzaju programach kulinarnych, jak już jest po wszystkim i ten ktoś, kto gotuje, tak wyciąga, bierze, Nigella to robi fantastycznie, bo ona się zawsze przy tym ufafluni, bo ona to jest taka radość. Ja zresztą powiem ci, że jestem ogromnym fanem Nigeli i że to jakoś tak dotyka takich moich głęboko ukrytych warstw, jak ona tak majta tym wszystkim nad tym jedzeniem. Im bardziej ona majta, im bardziej to jest właśnie wszystko rozkruszone, im bardziej to jest takie bałaganiarskie, tym mi te soki się bardziej wycielają. Ale bo to jest wtedy naturalne i smaczne. No i co, mamy odwagę, żeby ją rozciąć? No, słuchaj, nie ma się... Pytanie za 10 punktów do ciebie. Będzie zakalec czy nie? Słuchaj, nie będzie. Jest tyle adwokata, że nie może być zakalca. Zróbmy nie tak. Nie ma miejsca. Zróbmy tak. Jak tu w środku nie będzie zakalca, to otwieramy cukiernię. To będzie mega. Ciebie... się wyleje. No dobra, ale czy ty wiesz, jak wygląda zakalec? Nie. A, no właśnie, bo może jest. Poczekaj. No. Znaczy nie, super. Nie wiemy, jak wygląda zakalec, ale moim zdaniem go tu nie ma. Nie, nie ma go tu. Powinien być podpisany, jestem zakalcem. Nie, nie ma go tu i myślę, że otwieramy cukiernię. Dobra. Proszę bardzo, pod morderczą babeczką. No pod, o, ale... O, ale wymyśliłem nazwę, no, pod morderczą babeczką. Ale w ogóle... Nazwa zastrzeżona, żeby nam tak, ktoś nie... Nie, zobacz. No po prostu tutaj tak. Wypieczona, tutaj... To łup, tak, urosły, ślicznie. To co, mamy tak. Uwagę? No nie, ma zmiły, jemy. Pycha. Kapitalno. Pycha i odpowiednio słodka, nie jest za słodka, nie jest mdła. Wiesz co? Bo ją tu z wierzchu należałoby o tu polać tym adwokatem. Jak mówisz, masz ze mną jak z dzieckiem. Zobacz. Słuchaj, a ty przyjechałeś samochodem? Ale musisz o tym mówić na nagraniu. Poczekaj. No. Dawaj tu, to. Dawaj. Dobra, będę się myć. Ale wiesz, to jej do tak, no, dodatkowego tego. Patrz, uwaga, jemy. Wiesz, co myśmy zrobili tutaj na ekranie? Mały instruktor, jak się upić. Właśnie, bo to zaraz pod jakąś ustawę podpadnie. Ale w kuchni, to szczerze mówię ci, że mi się wydaje, że to jest... Bardzo dobre. Solidna, nie mówi się z pełnymi ustami, Boże. To jest solidna zasada, że do kuchni na trzeźwo się nie da wejść. No widzisz, no, skoro jak nam się masz dało, mój tak? talent, nigdy nie wrócił. Wiesz zresztą, że w pandemii to miałem zakaz chodzenia do kuchni. No coś tak. No pisałem o tym. Tak, że, po pierwszym moim daniu... Dewastację robiłeś? No tak, bo jak zrobiłem pierwsze danie, to był taki komentarz. O Boże, ale kto nam teraz zrobi remont? Wszyscy siedzą w domach. I później już nie mogłem chodzić. Tam się wiesz, załatało, odmalowało prowizorycznie, tam te wszystkie dziury... Ale coś ci wybuchło. Dziury w tych ścianach się zalepiło i... Tak, coś ci wybuchło, rozumiem. Takie, nie zbliżaj się do kuchni, co stamtąd chcesz? Ogórka, to masz od razu i pomidora. Chociaż ogórka z pomidorem się nie łączy, ty już strąchnęłaś te babkę. No, bo mi cię było po palcach. Ja cię! Poza tym, jak ty gadasz, to ja mogę jeść. Boże, nie powinienem jeść babeczek, bo już sam wyglądam jak taka baba okrągła, ale... No ale jak takie dobre upiekłeś, to trzeba było zjeść. No. Boże, jaki jestem zdolny. Pisze, piecze. Proszę, piecze. Tańczy, śpiewa. Wiem, czego nie mogę napisać nigdy w życiu. No. Żadnej rzeczy związanej z tańczeniem. Bo będziesz musiał potem zatańczyć w ramach promocji. No, babeczka to jeszcze jak cię mogę, ale jak miałbym tańczyć, to nie przejdzie. No już na pewno nie na trzeźwo. No więc właśnie, to musisz się zastanowić nad następnymi książkami. No. Żeby ci nie wiesz, bo popłyniesz gdzieś z jakąś fabułą i się potem okaże, że musisz chodzić na linię, tańczyć na wrotkę. Nie mogę nic mówić, bo się zatkałem.
No, o tańcu na wrotkach też nie piszę. To też niebezpieczny sport jest. Ale jakbyś tak o ten nalewka. Oglądałaś jakiś? Przyjaciół? No, nie jestem ten jak wkręcona, ale... Jak jedna z bohaterek robiła deser i była warstwa bitej śmietany, bo się skleiły kartki, była warstwa bitej śmietany, ostra wołowina, warstwa dżemu, warstwa czegoś. No. I później drugi z bohaterów instruował gości, co mają, jak mają reagować. Tam ktoś ją wyprowadził, żeby tego nie słyszałem. Mówił, że mam powiedzieć, jakie smaczne. No to te babeczki są, nie, babeczki są smaczne. Na serio smaczne. Nie, babeczki są okej. Babeczki wyszły naprawdę zarąbiste. Bez zakalca? Bez. Nikt nie umarł? Nikt jeszcze? Nie umarł. Jeszcze. No, jeszcze nie. W takim razie pożegnajmy się. Tak. Chciałem na końcu powiedzieć jedno zdanie. Nie próbujcie robić tego w domu samodzielnie. My jesteśmy profesjonalistami. A jakbyście chcieli bardzo, to według przepisów i najlepiej w asyście kogoś, kto wie, co trzeba robić. No właśnie, a przepisy, powiemy jeszcze. Tak, powiemy, tak. Przepisy, skorzystaliśmy z przepisu ze strony Take My Cake EU. Tam jest ładny, tam są. Możesz pokazać ten przepis, taki ładny. Mogę? Taki ładny. Mogę pokazać. Odszedł z mąki, z ajer koniaku. Tak. Potu i krwi. Otrzepany, proszę bardzo, proszę tak bardzo, ładnie z takiego ładnie. Tak. Dokładnie. Udało nam się postąpić prawie zupełnie, całkowicie według niego. Wszystkie na pewno składniki dodaliśmy po kolei. Jedyne co, teraz możemy udzielić profesjonalnych rad. Teraz spróbuję tak wzorem Magdy Gessler zrobić, tak się przechylić, powiedzieć, jedyne co, to nie żałujcie sobie adwokacika.